Ostatnio mamy sporo wideokonferencji. Stawiamy laptopa tam, gdzie popadnie, odpalamy aplikację i kamerka w laptopie, mikrofon w laptopie, działamy. A ludzie mówią, słuchaj, wiesz co, ale tak trochę kiepsko cię słychać. No faktycznie, jeżeli wybiorę mikrofon, który jest w kamerce zewnętrznej, to prawdopodobnie będzie mnie lepiej słychać. No, w przypadku mojego laptopa u was podobnie może być, te mikrofony nie są rewelacyjne. Ale gdy jeszcze mam jakiś w domu mikrofon zewnętrzny, do którego możemy podłączyć nasz system, no to prawdopodobnie ludzie powiedzą, o, teraz to cię słychać wyraźnie. Tylko wiesz co, jakby można, żeby cię było lepiej widać. Słuchajcie, wystarczy tak naprawdę odpalić zwykłą biurową lampkę i od razu jest lepiej, prawda? Lampa w twarz, ale pomaga. Ewentualnie, tak jak u mnie, mam też takie mocne światło z przodu. O, i to uczyni różnicę. Tak. Mocne światło, w miarę dobry mikrofon, można rozmawiać. No ale ta kamerka w laptopie jest jaka jest. Znaczy, w moim laptopie ona rewelacyjna nie jest, dlatego zwykle do rozmów z wami, z klientami, ze znajomymi używam kamerki zewnętrznej, kamerki Logitecha, która moim zdaniem lepiej zbiera, która nieco lepiej działa. No i możemy pracować. Co więcej, w tej aplikacji, w której ja działam, czyli w aplikacji Zoom, jest taka możliwość, żeby zrobić tak zwane wirtualne tło, czyli zamiast jakiegoś zielonego, które gdzieś tam z tyłu wisi, możemy na przykład stwierdzić, że będziemy rozmawiać na jakimś neutralnym, szarym tle, albo można też coś bardziej optymistycznego. Wczoraj, jak rozmawiałem z klientem, to mieliśmy wideokonferencję z takim ładnym tłem, jakaś panorama gór z zachodem słońca, to dobrze nastraja. Także pamiętajcie, w waszych wideokonferencjach zadbajcie o to, żeby was było widać, żeby was było słychać i skorzystajcie z tych udogodnień, które są w aplikacjach, a tym, którzy z wami rozmawiają, będzie na pewno łatwiej z wami pracować zdalnie.